Witam Cię serdecznie w kolejnym moim odcinku, Wojciech Orzechowski. Dzisiaj powiem, jak mieć więcej wolnego czasu. Trzy rady, jak mieć więcej wolnego czasu. Po pierwsze, pracuj dwa razy szybciej. Wszystko, cokolwiek nie wykonujesz, rób dwa razy szybciej. Dzisiaj jesteśmy akurat tak przygotowani do pracy, że pracujemy od do, czyli załóżmy od 8 do 16, mamy do przepracowania te 8 godzin. Szkoda, zapytaj się swojego szefa, czy nie mógłbyś zrobić swojej pracy dwa razy szybciej i urwać się wcześniej. Pewnie nie wszyscy na to wyrażą zgodę, ale pomyśl, co by było, gdybyś faktycznie pracował intensywniej. Czy nie okazałoby się, że masz więcej czasu wolnego dla siebie? Ja zauważyłem, że niektórzy zbyt wolno chodzą, że niektórzy zbyt wolno piszą, że niektórzy zbyt wolno mówią, niektórzy zbyt wolno działają. Zastanów się, czy możesz zwiększyć swoje tempo działania, bo dzięki temu, jeżeli się okaże, że szybciej wykonasz swoje zadania, które masz do wykonania danego dnia, będziesz miał więcej czasu wolnego, który możesz spożytkować w dowolny sposób. Za chwilę o tym będę mówił, jak możesz ten czas spożytkować. Teraz druga rada. Licz swój czas. No co ciekawe, doba ma 24 godziny. Jak spędzasz te 24 godziny? Czy to tylko się dzieli tak, że masz sen, praca, dom, dzieci, obowiązki? Jeżeli nawet poświęcasz 8 godzin na pracę i masz 2 godziny na dojazd w tej z powrotem, po drodze zrobisz zakupy, odbierzesz dzieci ze szkoły. Nawet jeżeli poświęcisz 2 godziny dodatkowo na rodzinę, jeżeli ten czas poświęcisz rodzinie, bo tak powinno być, że z rodziną powinniśmy spędzać dużo czasu, to masz 14 godzin z 24, które masz do dyspozycji. Nawet jeżeli sypiasz 7 godzin systematycznie, to masz 21 godzin, które wykorzystujesz. Co się dzieje z tymi 3 dodatkowymi godzinami? Jak je spędzasz? Na co poświęcasz czas? Bo zauważ, codziennie, jeżeli te 3 godziny spędziłbyś na, nie wiem, powiększaniu swojego majątku, albo nawet na realizowaniu swojej pasji, hobby, to czy Twoje życie nie byłoby przyjemne? Zastanów się, jak spędzasz te dodatkowe 3 godziny, gdzie one w ciągu dnia Ci uciekają. I trzecia rada, przestań robić rzeczy mało efektywne. Być może ten czas, który Ci ucieka przez palce, a to jest rzecz niewymierna, to jest rzecz nieoceniona, czas, tak niewiele go mamy, tak szybko się starzejemy, tak szybko dorastają nasze dzieci, tak szybko my idziemy do przodu. Pytanie, ile tego czasu Tobie jeszcze w życiu zostało? I teraz, co robisz w tym wolnym czasie? Czy to nie jest tak, że oglądasz telewizję, marnujesz czas na bezsensowne oglądanie telewizji? Czy to nie jest tak, że poświęcasz ten czas na bezsensowne przeglądanie chociażby Facebooka? Czasami oczywiście są cenne tam informacje, ale ile razy spędzamy tam za dużo czasu? Odpowiadamy na różnego rodzaju informacje, które przychodzą ze świata. Zastanów się, czy zbyt dużo czasu może nie poświęcasz, nie wiem, plotkowaniu, spotkaniom, które nie wnoszą nic do Twojego życia. A może za długo sypiasz? Taka optymalna liczba godzin, przynajmniej dla mnie, to jest 8 godzin. Jeżeli ja się nie wyśpię 8 godzin, to nie jestem do życia. Ale są tacy, co potrzebują 7 godzin, 6. Pytanie, czy nie przekraczasz tych 8 godzin i nie sypiasz może po 11, 12, marnując swój czas, marnując swoje życie. Co można robić w wolnym czasie? Co Ty powinieneś robić w wolnym czasie? To Ty najlepiej wiesz. To, co ja mógłbym Ci doradzić w tej chwili, jak ten czas można spędzać efektywniej, to jest czytać książki. Powinieneś być człowiekiem oczytanym, powinieneś wiedzieć, co się dzieje na świecie. Możesz korzystać z różnego rodzaju szkoleń, filmów specjalistycznych, które ubogacają Twoją wiedzę. Spotykaj się z wartościowymi ludźmi, zapisz się do różnych grup tematycznych, takich, które będą poszerzać Twoją wiedzę, które będą sprawiać, że będziesz się rozwijał. Bardzo ważnym elementem Twojego rozwoju osobistego są różnego rodzaju szkolenia, w których powinieneś brać udział. Jeżeli jest coś, co Ciebie szczególnie interesuje, powinieneś znaleźć takie szkolenia, które powiększą Twoją wiedzę w danym zakresie. Znajdź mentora, który przeprowadzi Cię przez swoje przetarte szlaki, pomoże Ci popełnić mniej błędów i wskaże Ci właściwe ścieżki. Dzięki temu będziesz mógł się rozwijać jeszcze szybciej i jeszcze lepiej. Zadbaj o zdrowie, ale też przede wszystkim znajdź taki czas w ciągu dnia, 15-30 minut, w którym będziesz się po prostu nudził, w którym pozwolisz, żeby te myśli, które masz w swoim umyśle, żebyś je usłyszał, żebyś zauważył, co Tobie jest potrzebne. Porozmawiaj sam ze sobą. Spraw, żebyś usłyszał ten swój wewnętrzny głos, który podpowie Ci, co mógłbyś zrobić efektywnego, kreatywnego. Pamiętaj, że takie kreatywne myśli przychodzą często pod prysznicem, właśnie kiedy jesteś wyłączony całkowicie podczas uprawiania sportu, więc zadbaj o to, bo to jest bardzo istotne, aby odkrywać swoje myśli, które podpowiedzą Ci, co powinieneś robić w najbliższym czasie. Być może nie masz tego wolnego czasu w tej chwili. Być może jesteś zapracowany, ale pamiętaj, że dzisiaj Twój etat może sprawić, że szybko osiągniesz wolność finansową, ponieważ z etatem związana jest
zdolność kredytowa, którą możesz wykorzystać. Możesz pozyskać kapitał obcy i obracać swoim majątkiem, powiększać ten majątek. Ja akurat specjalizuję się w doradzaniu, jak wykorzystać nieruchomości do zwiększania swojego majątku osobistego. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, napisz do mnie, oglądaj inne odcinki na YouTubie, na Facebooku, bo tam doradzam, jak skorzystać dzisiaj z promocji, która jest na rynku, gdzie wszystko wokół nas się rozwija, gdzie możemy inwestować rozsądnie swoje pieniądze. Wojciech Orzechowski, pozdrawiam Cię serdecznie, przeprowadzę Cię przez cały proces inwestycyjny.